Witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy od zbierania, bo tak też żeśmy zakończyli, a nie warto było mi tak latać z powrotem do bazy, skoro jeszcze możemy coś tutaj nazbierać. Więc polecimy, pozbieramy sobie tutaj metal. No bo potrzebujemy, tak? Im więcej metalu wrzucę do pieca, tym tam się będzie to przerabiało, to tam już potem może sobie robić. W tym czasie my będziemy robili inne rzeczy. No a piec sam w sobie, wiecie, że jest dosyć szybki, jeżeli chodzi o przepalanie. Ale z drugiej strony, jak dużo będzie się używało metalu, to też nie będzie wyrabiał. No. Więc można po prostu go tam wrzucić, to niech się tam robi, a my w tym czasie będziemy sobie powiększali bazę, zbierali sobie inne ważne rzeczy, czyli odwiedzimy rodzinkę bobrów, które nas bardzo uwielbiają przecież. Żyjemy z nimi w 100% zgodzie. My im pozwalamy żyć, oni dają nam to, co robią, czyli drewno, kwiatuszki, cement. My tam tym nie pogardzimy. Cena jakaś za pożycie musi być, nie? Nic za darmo, jak to mówią. W sumie tu na plaży też, z tego co pamiętam, pojawiał się metal, więc można by tu spróbować przelecieć. Przede wszystkim to może zrobimy tak. Bo i tak stamina się kończy, zejdę sobie z argenta, zobaczę sobie, ile już tutaj rzeczy mamy w Ankylo. O, i przy okazji możemy rozdać punkty. Powiedzmy tutaj 7000 wystarczy energia. Więc jakby gdzieś trzeba było nim pójść, no to to już jest przygotowane. Metalu mamy już też sporo, nawet bym powiedział, więc całkiem ładnie to idzie. Dobra, nie będę tego wyrzucał, bo to się wszystko przyda oczywiście do budowy bazy, więc szkoda byłoby uzbierać, a potem to wyrzucić. Tym bardziej, że Ankylo jeszcze może sporo ponieść, więc jednak nie. Więc lecimy i zbieramy dalej metal oczywiście. Znaczy przy okazji inne rzeczy też się zbiera, bo Ankylo pomimo, że uderza tylko w skały z metalem, to czasem trafi też w te obok, więc nazbiera też czasem trochę kamienia i krzemienia. Krzemień wiadomo, bardzo też przydatny. Raz do strzał. Dwa, bardziej przydatny do zrobienia nitrokalitu, dzięki któremu robimy proch. I mamy później naboje, tak? Czyli do broni palnej zdecydowanie jest też krzemień nam potrzebny. Jako że gramy w pojedynkę, to dlatego używamy trochę mniej broni takiej palnej. Ale na PvP, uwierzcie, tam będzie ogrom naboi. Więc tam wszyscy będą zbierali sobie krzemień i metal tak naprawdę. Bo to będą główne zasoby, które będą im potrzebne tak na początku, w sensie w późniejszym rozwoju oczywiście, jak już bazę mają. No bo do bazy, żeby budować bazę, no to wiadomo, jeszcze dużo, dużo innych rzeczy jest potrzebnych, nie tylko go. Dobra, wracamy w dżunglę. I tam na górze troszeczkę polatamy, bo tam może się też już coś pojawiło, jak się nie pojawiło, albo w sumie generalnie tam też może być metal, no po prostu. Tu na dole żeśmy wyzbierali tutaj wszystko. A teraz wracamy na nasze standardowe tereny zbieractwa, czyli sala tortur i te tereny. Zobaczymy, czy coś się tu pojawiło. Tutaj na razie nic. Tutaj nic. Tutaj jest. To jest taki lepszy. Nie. Chociaż tak mocno, mocno metalicznie.
połyskujący, ale to nie jest ten sam metal. Tu chyba też będzie skałki metalowe. Tak jest, jest skała z metalem. Jest. O, widzę, że mam skałę z metalem tutaj. Gdzie ja to widziałem? Albo mi się przywidziało po prostu, bo zabłysnęło mi z tamtej ściany coś. A nie, jest. Dobrze widziałem. Jednak jeszcze dobrze widzę. Dobra, lecimy w górę. Lecimy w górę i w sumie tak teraz sobie pomyślałem, przecież my zbieramy to z tej jednej strony cały czas, a jeszcze jest druga strona i tam też metal jest. Z tamtej strony też góry są i też są skały metalowe. Można też tutaj polecać, chociaż tutaj będzie wtedy więcej tych dino jedzących. Mięsko. O, Troodon na przykład. I tam drugi. Czyli dino, których nienawidzę tak naprawdę. Tym bardziej, że Troodon do Troodona. Gdzieś go widać jeszcze? No nie widać, ale chciałbym go podejrzeć. Gdzieś tutaj biegał, więc zaraz sobie go może zobaczymy. Tutaj są troszeczkę nieprzyjazne tereny. No nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć, że Troodona chyba się nie da po prostu oswoić, więc dlatego też unikam ich, bo z nimi to tylko walka wchodzi w grę. I to szybka walka, bo jak szybko się ich nie zabije, to nas zjedzą. Dlaczego? Bo się nie obronimy. Czemu się nie obronimy? No bo jak one plują, tak jak Dilo mniej więcej. Nie, przepraszam, nie jak one nie plują. Ich ugryzienie powoduje to, że toksyny do nas wprowadzają i one powodują, że jesteśmy sparaliżowani, no i nie możemy nic zrobić, w ogóle się nie ruszamy, no więc wtedy nawet jakby taki Troodon miał zadawać tylko jedno obrażenie, jedno, to i tak nas zabije. Bo nie jesteśmy w stanie się w ogóle bronić. Po prostu. Dobra, tu jednak tego metalu nie widzę za dużo. Co mnie troszeczkę dziwi. O. Dobra, dobrze, że zauważyłem to w tym momencie, a nie w jakimś późniejszym. Trzeba staminę sobie nazbierać z powrotem. W sumie tam między tymi drzewami prędzej będzie ten metal chyba. Tak coś czuję. W sumie reksy by się przydało też już powolutku jakieś ogarniać, aczkolwiek to są rzeczy, które mniej potrzebne na razie. Dobra, wiecie co, polecimy z powrotem. Na razie tyle metalu, ile zebraliśmy, to i tak jest sporo. Dużo go może nie będę, chociaż nie, no, metalowe budynki trochę potrzebują tego metalu, więc więc będzie potrzebny. Ale w sumie mogę robić na razie tylko taką zagrodę bez dachu tak naprawdę. Jednak chyba będę robił też dom z kamienia głównie, a okna tylko będą metalowe. Takie wiecie, będziemy robić te troszeczkę, trochę na kompromis pójdziemy. Znaczy, z drugiej strony te domy metalowe jakoś nie podobają mi się jakoś tak specjalnie.
także to powiem. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak beton. Mogliby wnieść takie budynki jak betonowe budynki, czyli że tam jest potrzebny metal do tego, cement, metal, cement i w sumie kamień może też, w sensie jest rozdrabniarka, więc mogłaby służyć do tego, że będzie się tam wrzucało kamień i przerabiało na kruszywo, tak? Nie wiem, jakoś pokombinować, żeby można było robić beton i robić betonowe ściany. No i to byłoby super, bo to byłoby takie już, wiecie, lepsze niż kamień, gorsze niż metal. Choć beton też nie jest mało wytrzymały, że tak powiem, bo przecież bunkry były betonowe. Jak się zaleje takim betonem wszystko, no to tego nie ruszy nikt. Metal tyle nie wytrzyma tak naprawdę. Zresztą tak mało, nieważne. Ogarniamy temat tutaj naszego. Dobra, zrobimy tak. Aha. Jest przeciążony troszeczkę. Nie. Już myślałem, że jest przeciążony. Aj, zawsze mi się przy... Znaczy nie zawsze, ale coś mi się przycisk teraz myli. Okej. 7,5 tysiąca metalu, więc całkiem dobrze. Nie ma 10 tysięcy, ale to i tak jest dużo. Więc możemy się tutaj ogarnąć w tym temacie. Tą skórę zabiorę. To na razie zostawimy. I teraz co? Tak jak mówiłem, postaramy się zrobić tylko... A, jest tutaj. Czyli potrzebujemy cement, skóry i szczapki metalu. Szczapki metalu będą, skóry to jest moment, zaraz coś tam się ogarnie. Więc lecimy do bobrów. Lecimy do bobrów. Bardzo szybko. Jeszcze 10 leveli muszę mu dać do prędkości. Znaczy nie muszę, ale chcę. Ale chyba tego nie zrobię. Zwiększymy mu życie. 125 prędkości to i tak jest sporo. Argent przynajmniej w tej chwili jest naprawdę tak żwawy, że dosyć szybko mi się nim lata. No ale 10% więcej to byłoby jeszcze lepiej. Nie powiem. Ale jednak, o, jednak widzę tutaj z tej strony metal. A tak jak myślałem, że to bardziej w tą stronę trzeba polecieć, żeby coś tam nazbierać. W każdym bądź razie... O, i tam jest metal właśnie. Tutaj w tym przesmyku. W każdym bądź razie... Argent w ten sposób wystatowany jest dosyć żwawy w lataniu, więc... Znaczy wiadomo, są dziny, które latają dużo szybciej. Ale coś za coś, nie? O, tutaj jest. Właśnie tutaj jest. Pięknie. To jest, no w sumie, koło zamku. Tyle. Będzie wtedy trzeba tutaj sobie posprzątać troszeczkę, czyli te karno powybijać i raptory. To jest przywódca stada, rozumiem, nie alfa. Tak, przywódca stada, czyli no nie będzie. Także tutaj polecimy. O, raczej chyba w Tomi, a nie, bo tam jest woda, to może nie. Ale na pewno tutaj polecimy. O, tutaj też jest sporo metalu. Czyli tutaj też polecimy sobie Ankylo nazbierać metalu. O, jak fajnie tutaj to wszystko wygląda z tą ilością metalu. Dobra. Bobry, kochane bobry. Muszę wam podebrać coś niecoś. Wiem, że tego nie lubicie, ale pozwólcie mi zabrać ten, a wy będziecie mogli dalej sobie żyć spokojnie. Pamiętajcie, będziecie potrzebowali mojej pomocy, to przyjdę. Tylko dajcie znać.
Dobra, to chyba nie z tej strony będzie. Trzeba to zabrać. Albo zrobię, że tam wejdę jakoś na górę. No jest. Gdzie jest Argent? Tam. Czyli będzie trzeba w tamtą stronę biec. No, tak to z tymi bobrami jest. 434. Co jest? Ja nie wiem, o co chodzi, że nie mogę czasem biec, ale to chyba dlatego, że muszę w odpowiednim momencie wcisnąć, że chcę biec. Bo ja trzymam cały czas przycisk, żeby biegać. I nic z tego. Dobry kierunek? Nie, to nie ten kierunek. Gdzie jest zamek? Tam jest zamek. Lecę, zaniosę. Przylecę znowu. W drugie miejsce. Nie no, tak po prawdzie to jeżeli uda mi się teraz to wybudować, to najpierw to wybudujemy sobie, to urządzonko. A potem będziemy kombinowali dalej, nie? Bo tak jak mówiłem, chyba polecimy tam dalej do tych robali. Aha, megaterium. A w sumie mamy Terezino. Można Terezino wyjść, troszeczkę tam pomachać, popatrzeć co z tego wyjdzie. Z tego zbierania. Bo Terezino też będzie, w sumie jego można było wykorzystać do pingwinów, bo pingwinów zazwyczaj jest mnóstwo i tak po prostu pójść, powybijać pingwiny Terezino, to też tego polimeru się sporo nazbiera, tak naprawdę. Aha, bo miałem wam też powiedzieć coś nieco na temat Terezino, no to może teraz to zrobimy, bo będzie ta okazja, bo chyba już wszystko będzie, to co potrzebuję. Zobacz jeszcze raz, czy tutaj tak jest, ok. Więc wyjdziemy sobie troszeczkę pobiegać Terezino, a ja wam powiem o co tak naprawdę chodzi z tym wszystkim. Tu się metal przetapia, 343, czyli metal już będziemy chyba mieli też wystarczająco. Tak, skóra, albo nie tu. Tu miało być mięso. Kwiatki, grzyby tutaj mamy w lodówce, więc damy je tutaj. Choć chyba zrobimy przemeblowanko. O, tutaj mamy te, więc to tak, przemeblowanko będzie trzeba zrobić. Bo to wszystko stąd znika. To znika, to znika, to znika, to znika, to znika, to znika. To znika. Grzyby. Kwiaty. Mięso. Okej, okay, i baraninka, okej. Okay. To chyba jest okej, okay, wszystko. Mamy prastare wołowe, prastarą rybę. Dobra, wołowe, dinowe. Mięso dinowe, mięso rybowe i mięso baranie. Mięso rybowe. Tak jest. Mięso rybowe. Ryby mamy. Tak, tak. Jest git. I jajko. No, a jajka też w sumie będą nam potrzebne, więc z drugiej strony jednak tych dino będzie trzeba połapać trochę. Do różnych przysmaków różne jaja są potrzebne, więc będzie trzeba posprawdzać tak naprawdę, jakie jajka są potrzebne. I te dino, z których te jajka są potrzebne, sobie oswoimy. Gdzie jesteś? A tam jest gnojek. Nie, gnojarz. Gnojka jeszcze nie mamy. Gnojka dopiero sobie oswoimy. Okej, okay, jak tam pierwsze sadzonki były tutaj? 41 tysięcy nawozu, 38 tysięcy nawozu, 38 tysięcy nawozu. Dobra, jeszcze jest wystarczająco dużo, więc wszystko ładnie sobie tutaj rośnie. Piękna. No,
Pięknie, pięknie. O, i mamy kolejny ten. A to sobie może pozbieram, bo może się przydać do oswojenia, bo w sumie lecimy tam, będziemy lecieli tam do tych robali. Za niedługo. No i teraz tak, mamy poziomy, więc sobie na razie damy do energii, bo trzeba, żeby tą energię też trochę miał. Aha, i trzeba jeszcze w sumie te wszystkie te do lodu wyrzucić, jeszcze zapomniałem o tym. Tak, 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 tak. I chyba wszystko. O, jeszcze mamy perły. Aha, bo to były z tego perły. Kurczę, zapomniałem tego zostawić. Ale to za chwilę zostawimy. W sumie to jeszcze trzeba nazbierać. Bo to się psuje potem, nie? Więc warto. Ups. Dodałem nawozu. W sensie można włożyć bezpośrednio samą kubkę i to też nawozi, tylko mniej niż taki nawóz przerobiony. Aha, ale ja mogę ją wyjąć z tego co widzę, więc wyjmiemy sobie ją. Bo najpierw nawóz chodzi. No, żeby wyjąć owoce F używamy. F, żeby wejść w doniczkę. Kartofle, kartofle będzie na obiad. Dobry obiad będzie kartofle. Oj, zaś E. Cytrynki. Jedne cytrynki. Drugie cytrynki. Tu mamy marchew. Na zupa. Jeszcze seler pietruszka by się przydała. I por. O, narkoberki 141. No w sumie to chyba nawet narkoberki trzymając tutaj w doniczkach to też nie jest głupi pomysł, bo jednak one się robią i to w takich sporych ilościach widzę, więc nie trzeba potem latać, nie? Dlatego sobie też zasadziłem. Inne majoberki czy tam jakieś takie rzeczy, no to mniej mi jest potrzebne. No chyba że się okaże, że będzie sporo potrzebnych do przysmaków, bo tak naprawdę nie prześledziłem wszystkich przepisów i nie wiem, które tak naprawdę będą mi aż tak bardzo potrzebne rzeczy, więc to dopiero wyjdzie tak naprawdę. No okej. Kartofli mamy na kilka solidnych obiadów. Kilka nawet, kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt. Spokojnie na 15 dni. Połowa miesiąca by się na tym wyżyło. Dla innej osoby może. Miecha też mamy dużo. Kukurydza. Pua. Jedzenia, a jedzenia. I narkoberki tam. Dobra. Czyli jedzenie już mamy w lodówie, więc może być jak jest. To co ja miałem jeszcze zrobić? Aha, to coś postawić, wybudować. Czy już możemy? Jeżeli tak, to wybudujemy. Gdzie to jest? Tutaj nie, coś brakuje. A, skórę. 75 skór. 75 skór. Może mam. Chyba nie mam. Chyba nie mam, więc trzeba. Trzeba, no już wiem co zrobię. Tam były brontozaury, ustrzelę parę bronto i ze skórami będziemy mieli na razie spokój. W sumie tam był też karn, o jest bronto. Nie, to jest diplodok, ale też może być. Chyba. Diplodoka też powinno dużo polecieć. Gdzie by tu stanąć, żeby
Żeby było łatwiej go... O, tutaj. Już mam miejsce. Chodź tu, Diplo. Odwróć się do mnie. Bo chcę twoją główkę widzieć. Będzie mi łatwiej strzelać. O, właśnie tak. Jeszcze jakiś forus się pojawił. Nie uciekaj, Bronto. Znaczy nie Bronto, Diplo. No i teraz myślę, że to 75 skór spokojnie. 320 skór, 130 mięs, prastare mięso, więc... Czego wiedzieć, coś więcej, to sobie też zabierzemy kręgosłup z Zauropoda. Tu gdzieś jeszcze Forus padł. Czy padł? Zastrzeliłem go. Nie chciałem, żeby Diplodok mi go zjadł, więc... Znaczy, żeby zjadł mi Diplodoka, więc go zastrzeliłem, żeby mieć pewność. Pytanie moje to jest ropa? Czy to są skały? Tak, bo to tak dziwnie wygląda. Bo to są skały, chyba, nie? Tak. Dobra, robi się ciemno, więc raczej nie będziemy nigdzie daleko lecieć. Więc ogarniemy sobie Terry i Zino. Zaraz wam wszystko pokażę. Znaczy wszystko. Tak naprawdę tam tego dużo nie jest. Jest minuta informacji. Może dwie. Takich dość przydatnych to wszystko. Tak. Tak, i skóry. W sumie to też zabiorę. Lecimy do lodówy. O. Nie tu, tylko to. O, właśnie tak, to mnie interesuje. Mięcho. Dużo mięcha. Dobra, to co powyżej 2000 to zabiorę w takim razie. W sumie to też zabiorę. Ugotujemy to. W sensie upieczemy na grillu i tak, tyle. O. Wszystko potrzebne. Teraz wszystko się przydaje. Mamy mięcho. Coś sobie zobaczyć chcę tylko. W sumie tego nie zobaczę teraz, ale... Ale taki problem... Znaczy, w sumie to nie byłby dla mnie problem. Tylko... Taki bug się pojawiał, że jak się robiło mięso ryby, to się pojawiało i mięso ryby, i mięso zwykłe. Jakby podwójnie się robiło. Zastanawiam się, czy ten błąd dalej jest, czy go nie ma. Dobra, lecimy... W sumie to, żeby się...
odchody nie popsuły za szybko, to też je dam do lodówki na razie. A nie mogę. Niestety nie można. A szkoda. Dobra. Skóry to mamy, to mamy, to mamy. Dobra, urządzenie na to zrobimy. Bo tak mówiłem, że to w pierwszej kolejności. I tam trzeba dać paliwo, które mam już przygotowane, dlatego nie brałem tego paliwa do generatora, tylko zostawiłem, żeby dać do tego. No i tu mamy takie urządzonko. Gdzie by je w ogóle postawić, bo one by musiały być tak w miarę na środku, nie? Żeby ogarniało całe. Czy w sumie jak tam? W okolicy 0 z 7 SS Items Collector. Może być 7 kolektorów. No dobrze. A mamy 0. No dobra, nieważne. I teraz tak. Benzynę zabierzemy. Bo bez tego to nie ruszy. Ok. Aktywujemy. O, i widzicie, zbiera. Tylko mamy napis, że bez zasilania, co mnie troszeczkę dziwi, bo jest możliwość zdeaktywowania. Items Collector 2 z 300. Czyli, że mamy tutaj benzynę i mamy to i dlatego mamy 2 z 300, tak? Podejrzewam. Items Collector zamknięte. Cokolwiek to znaczy. Pewnie trzeba w ustawieniach coś zmienić, więc show range to mnie też interesuje. O! Dobra, to tu może stać, ma zasięg mega duży, więc spoko. Hide range, pop options, zmień nazwę SS, ustaw pin, odblokuj. Odblokowany. O, już chyba zbiera więcej. Mamy 4300 slotów. Co tam się pojawiło? Zobaczymy. O, dobra. No to może będzie już działało. Mam nadzieję, że tak. Dlatego Dino też nie daje do kulek, bo w kulkach one nie robią kubki. Więc macie kolejne urządzenie, które jest z craftingu, z SS Items, bardzo przydatne. No. I na razie tyle. Generalnie można zrobić, żeby tutaj nam się wszystko przesyłało, więc jak sobie wejdziecie tutaj w opcje, macie Pups Options, Distribution Options, Collection Options. Czyli jak wejdziemy sobie w kolekcję, bo to możemy tak, na pewno zbiera nam to z tych słów, co wypluwają, na pewno zgaszy Crystals, choć nie wiem, co gasza produkuje. Black Pearls też zbiera, nie wiem, kto produkuje czarne perły i chciałbym się dowiedzieć. Zbiera też Silica Pearls, czyli zwykłe perły, te białe chyba. Zbiera jajka, zbiera cement, zbiera kupę i może zbierać metal i ingots. Nie wiem, co to jest ingots. Metal, no to każdy wie i to jak włączę, to ten metal od razu mi się tu będzie pojawiał z pieca. Ale jednak nie chcę, wolę, żeby metal był w piecu i ja sobie go sam stamtąd będę zabierał. A to włączę. Najwyżej zobaczę, co to jest. O ile to coś mi się tu będzie gdzieś wytwarzało, nie? Czyli myślę, że to urządzenie chyba jest na tyle proste, że tu więcej o nim nic nie trzeba wspominać. Ustawiacie sobie i to sobie zbiera wszystko w zasięgu tego urządzenia, które można zasięg sobie zobaczyć, jaki daleki jest, więc można sobie go umiejscowić w takim miejscu, żeby jak najwięcej działało, najwięcej zbierało. Teraz przechodzimy do naszego Telizino. Ale o Telizino porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Bo co? Bo nam się właśnie skończył czas odcinka.
Więc my się żegnamy i zapraszam do kolejnego odcinka, którym zaczniemy odcinek od tego, że pójdziemy Terizino sobie pobiegać. Sprawdzimy, jakie są jego możliwości na tym levelu, co podejrzewam, że niewielkie, więc troszeczkę się go podleveluje zbieraniem drewna. I omówię, jakie ma ciekawe opcje odnośnie zbieractwa właśnie. Nie jest tego dużo, więc to też będzie kwestia dosłownie minuty, dwóch. Ale warto to wiedzieć. A ja was tylko proszę o łapki w górę. Piszcie komentarze. Jeżeli coś zauważycie, że mógłbym zrobić inaczej, albo czegoś nie dopowiedziałem, coś, albo coś źle w ogóle, jeżeli coś źle wytłumaczyłem, to też napiszcie, bo może ja jestem w błędzie, a nie chcę nikogo w błąd wprowadzać. Co nie znaczy, że będę prowadził też inaczej grę, bo generalnie akurat tutaj nie ma błędu, bo każdy gra tak jak chce i to nie jest błędem. Błędem może być, że na przykład powiem nieprawdę na temat któregoś ze stworzeń, czy tego, w jaki sposób coś działa. I to bym chciał, żebyście mi ewentualnie pisali, jeżeli coś będzie. Bo to, że na przykład ktoś by inaczej sobie rozbudowywał bazę, inaczej w innej kolejności robił pewne rzeczy niż ja, to nie jest błąd. To jest po prostu kwestia tego, jak kto lubi grać i to jest, jak to się mówi, są gusta różne. O gustach się nie dyskutuje. Taka jest prosta zasada. Więc ja się też nie wtrącam w czyjeś gusta, ktoś lubi inaczej, to już jego sprawa, nie moja. Każdy ma wolny wybór grać po swojemu i tyle. A ja wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach. No i oczywiście też w innych filmach, bo nie tylko z Arka filmy są na moim kanale i nie tylko z Arka będą nagrywane filmy. No. To na razie i miłego wieczoru. Cześć!